bardzo zacięty, chciałem pogratulować drużynie Marka Cieślaka. No, bój był niezwykle emocjonujący. Przede wszystkim złe wyjście ze startu. To było główną przyczyną, że nie wygrywaliśmy biegów. U nich zawodnicy indywidualnie dobrze jechali, praktycznie cała ekipa, Greg Hancock, początek znakomity, później w sumie też najlepszy zawodnik meczu. U nas Krzysiek Kaszczak stanął na wysokości zadania, Bartek Zmarzlik bardzo się starał też. No, Nils Christensen, myślę, że trochę przemęczony po tych ostatnich meczach, 7 oczek troszkę za mało. Matej Zagar, początek w miarę dobry, później 2 ostatnie biegi. To nie było to, co się spodziewaliśmy. No i Piotrek Świderski i Tomasz Gapiński, którzy też nie zrobili za dużo punktów. Świder miał defekt motocykla na starcie, rozwalił mu się silnik. Z kolei też Bartek Zmarzlik miał defekt. Tych punktów zabrakło przy tak wyrównanej ekipie, jakim dysponuje Tarnów. Trudno o wygranie meczu, jak się gubi niepotrzebne punkty, ale nie ma co ukrywać, zasłużenie drużyna Tarnowska wygrała i była dzisiaj lepszą ekipą. Krzysiu Kaszczak, to co zrobiłeś w biegach nominowanych, to po prostu było to niesamowite po prostu, od strony kibica również. Jak ty to odebrałeś, jak w ogóle ci się dzisiaj jechało, ogólnie jakiś komentarz? No dla mnie też było niesamowite, bo ostatnio już nie wiedziałem jak wejść w ogóle. Które kolejne się probiły, a jeszcze dojechałem na panie, bo przez to dla kółka już mi zgonili, bo powiedzmy mi schodziło, więc cieszę się, że szczęśliwie dojechałem, bo jakby była pana, to może coś bym tam upadł, więc... No tak, trener powiedział, zabrakło punktów tam, pewno potracone na defektach i... Starty przede wszystkim. I Tarnów pokazał jednak, że nie tylko wygrywa, bo ma coś dobry w Tarnowie, tylko przyjął do Gorzowa mocnego i wygrał, więc bardzo mocna ekipa i bardzo dla nich. Będziemy się starali w plefach poprawić swój wynik. No i jedziemy dalej. Niesamowity występ dzisiaj na stadionie imienia Edwarda Jancarza. Prosimy o krótki komentarz. Jak ci się jechało, jak oceniasz te zawody, jak oceniasz występ drużyny? Znaczy było w porządku, no wygraliśmy mecz i jakby cały czas układał się po naszej myśli. Ja dzisiaj pojechałem dobre zawody. Miej myślenia o tym, co mnie czeka w Gorzowie, tylko o to, żebym się nie spóźnił na samolot, byłem jeszcze dzisiaj w Anglii. O 7 miałem lot, więc mało spania, ale widzę, że to jakby skutkuje dobrze. Przed Lesznem byłem w Anglii, tutaj byłem w Anglii, więc im więcej jazdy, tym widzę, że lepiej. Panie trenerze, gratulacje, to po pierwsze. Udało wam się wywieźć z Gorzowa te 3 punkty. Prosimy o krótki komentarz. No cóż, przyjechaliśmy tutaj, żeby pojechać dobry mecz. Nie myśleliśmy, czy wygramy, czy przegramy. Ja mówiłem zawodnikom, że dzisiaj musimy wykorzystać te zawody, żeby, bo być może będziemy tu jechali jeszcze raz w tym roku. Może będziemy jechali w finał, kto to wie. Żeby dzisiaj po prostu poćwiczyć na tym torze i dobrać odpowiednie po prostu przełożenia, motocykle dopasować, troszkę pouczyć się tu jeździć i myślę, że ta nauka nam dobrze szła, bo na koniec wygraliśmy.